Bella, uda ci się! Nie tak! No prawie! Dzieci, mam dla was wspaniałą wiadomość! Idzie pani na emeryturę? Ros, powtórzę to jeszcze raz. Przyjdę do ciebie z zagrobu i sprawdzę twoją tabliczkę mnożenia. Dziś mamy projekt, bardzo nietypowy, ale bardzo przydatny. Najpierw dobierzmy się w pary. Ja z Rosem! Ja z Jurkiem! Fajne przyjaciółki! Już tęsknię za Elką. Dzisiaj będziecie zajmować się swoimi dziećmi. Nie ma mowy. Najpierw porzucają mnie przyjaciółki, a teraz mam być samotną matką? Nie zapomnijcie o pielęgnacji, karmieniu i przewijaniu. Spójrz, jaki jest słodki i wygląda jak ty. A nasz? Czemu taki brzydki? Po matce. Po rozwodzie dzieci zostaną z tobą. Ze mną? Przepraszam, a czy będzie zasiłek dla samotnej matki? Stella, dostaniesz jedynkę, jeśli dziecko nie będzie szczęśliwe. No dobra, co ja się przejmuję? To dla niani, to dla pielęgniarki, a to dla osobistego lekarza. Złocicka, masz to robić sama! Tak, Jurek, to ty zajmuj się dzieckiem, bo ja mam spa za godzinę. A młoda mama zawsze musi być piękna. No dobra, to łatwizna. On leży, a ja siedzę. To nie takie proste. No dobrze, do roboty. A co to za obrzydliwy dźwięk? To jest właśnie płacz waszych dzieci. Ile pani im zapłaciła za to szydzenie z nas? Jeśli nie będziecie się nimi opiekować, będą tak krzyczeć cały czas. A jest gdzieś guzik do wyciszania ich? Można je wyciszyć w tym samym miejscu, co ciebie. No dobrze, wychodzę. Wrócę sprawdzić pod koniec dnia. Może ma gdzieś przycisk? Pani Johnson mówiła, żeby znaleźć regulator głośności. Pospiesz się i poszukaj. Ros, przecież to był żart. Przecież znasz swoje ciało. Nie ma tam żadnych wyłączników. W tym rzecz. Nie mogę dosięgnąć każdej części ciała. Może zerkniesz? Nie, Ros, tam nie ma, nie. Spokojnie, chciałam pokazać plecy. Uff. Słuchaj, mój drogi. Zawrzyjmy umowę. Nie masz już dość? Mam już gąbkę zamiast mózgu. Zabieraj je wszystkie! To tak nie działa! Musisz go polulać! Masz, lulaj go! A ja co, matka? W naszej rodzinie jest matriarchat, więc lulaj dziecko! Słyszycie mnie? Adoptujcie moje, zapłacę wam! Stella, uda ci się! Nie tak! No prawie! Tak! Przepraszam! Zapłacę wam za to! No dobra, tu są pieluchy, tu jest jedzenie, a tu Pampers. A ja idę do pracy. Nie uważasz, że to nie w porządku? Dobra, już w porządku. Tylko nie zapomnij nakarmić dziecka i go przebrać. Jestem matką i to zrobię. I nakarmię, i przewinę. Ej, no dawaj, co ty robisz? Gdzie idziesz? A ty do pracy pójdziesz?
A po co? No bo ojcowie chodzą do pracy. A po co? Tu mi dobrze. No to pomóż mi przebrać pampersa. O, znalazłem pracę. Tak nagle? A ty co myślałaś? Praca nie rośnie na drzewach. Nie mogę zmarnować takiej szansy. A jako kto będziesz pracował? Robotnikiem. Jestem spóźniony. To mój pierwszy dzień w pracy. Słuchaj, koleś, nie wiem, co tam kombinujesz, ale proszę, nie rób kupy do wieczora. I musisz też... Wyprodukowano w 2001. Serio? Jesteś starszy ode mnie i dalej robisz pod siebie? Czy ja rozmawiam z lalką? Boże. No dobra, jesteś dorosły i potrafisz o siebie zadbać. Nawet nie próbuj. Co ty kombinujesz? No nie wierzę! O, brachu! A ty co, matka? Gdzie jest Kasia? No, poszła do pracy. Ale wiesz, że jest lockdown i wszystkie prace są zamknięte? Kurde! Racja. No i dobra. On tylko leży i je. Dokładnie jak ja. A wiesz, co się stanie po karmieniu? Kurde, co za smród! Skarbie, gdzie jesteś? Dziecko potrzebuje znanej pieluchy. Co ci zajęło tyle czasu? Mamy tu atak gazowy, nic nie widzę! Nie dotknę go! Nie ma szans! Zrób to, albo wszyscy umrzemy! Ratujcie się wszyscy! Teraz już wszystko będzie suche, moja mała dziewczynko. Tak, wszystko już przebrane. Teraz idziemy spać. Myślę, że moje dziecko podmienili w szpitalu. Czaisz? Nie lubi pieniędzy. Co ty tak przeżywasz? Musimy się nimi tylko opiekować do wieczora. To nie jest trudne. Jak chcesz, to mogę cię nauczyć zmieniać pieluchy. Słuchaj, a może posiedzisz z moim? Wyjdę tylko na 2 sekundy. Mam coś do zrobienia. Wchodzę i wychodzę. A potem nauczysz mnie, jak karmić. Czy wyprowadzać go na spacer? Wyprowadzać na spacer? Wyprowadza się psy. Co za różnica? No proszę, 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 proszę. No dobra. A to co? On pierwszy zaczął. Ja się tylko broniłam. W porządku, moje skarbeczki. Poczytam wam bajki, opowiem historię. A co wy robicie? Siedź cicho, właśnie się zamknął. Dlaczego tak cierpisz? Po prostu daj to dziecko Julce, tak jak ja to zrobiłam, to wyjdzie jeszcze na ludzi. Brachu, pomożesz? Idź do Julki i powiedz jej, że Kasia zostawiła cię samego z dzieckiem. Jesteś samotnym ojcem i potrzebujesz pomocy. Dawaj, dawaj, uda ci się, zobaczysz. Co chcesz? A ty dokąd? Co to miało być? To był nowy rodzaj sportu. Leć, chłopcze. Byłem zdezorientowany. Przestraszyła mnie. Ale najważniejsze, że oddałem dziecko. Co? Oddałeś nasze dziecko? A co ci kazałam robić?
Dałam ci wszystkie wygody i tak ciężko pracuję, a ty nie możesz go poniańczyć? Dlaczego się mnie czepiasz? Jestem matką, też mogę krzyczeć. I gdzie byłaś? Ja już znam tą twoją pracę. Chodzenie po klubach, a ja nie spałem całą noc. Czekałem na ciebie. Zmarnowałam na ciebie najlepsze lata mojego życia. Chcę rozwodu. Myślę, że to kliniczne. Raczej przypadek psychiczny. Nie wtrącajcie się w nasze życie. Sprawa wygląda tak. Wszyscy idą za mną. Teraz nauczymy się, jak zawijać dziecko. Bierzemy prześcieradło i zawijamy go jak kopertę. U mnie gotowe. Chyba zawijali cię tak w dzieciństwie, co? Spójrz na siebie. Powinnaś być pozbawiona praw rodzicielskich. Przecież mówiłam, to on zaczął. Niczego mi nie udowodnisz. No Jurek, to nie jest lawasz. No co, jestem po prostu głodny. A ty, jak zwykle o żarciu, daj mi to dziecko. Zobaczysz je tylko przez sąd. I jak minął wam dzień? Chyba poszło dobrze. Cisza i spokój. Wszystko dobrze, nauczyliśmy się... A ja kocham maleńkie dzieci. No a wy? Wszystko robiliśmy razem, jak prawdziwa rodzina. Tak, tak. Dobra robota, dzieci. Poszło wam tak dobrze, że wszyscy dostają piątki na semestr. Hurra! W takim razie pójdę wystawić oceny do e-dziennika. O, jestem przekonana, że nie będziecie mogli żyć bez tych maluchów. Uwierzcie mi na słowo. O. No całe szczęście. Jeszcze sekunda, a już bym z nim walczyła. To co, Jurek? Idziemy obejrzeć jakiś film? Jasne. A mogę dołączyć na trzeciego? No jasne, chodźmy razem. Nowy film wyszedł. Idę z wami. Ej, no chwilka! A co z lalkami? Podobało mi się życie w rodzinie. Wiesz, dobrze ci szło. Tak? No jasne. Myślę, że tylko tobie można zaufać, jeśli mówimy o tych słodkich maluszkach. Jesteś świetną matką. Ja w ogóle nie gotowa, ale ty się z tym urodziłaś. To takie miłe. A wy dokąd? A my do pracy.